Myślałeś, jak Adrian Bond zadebiutował w Ekstraklasie. Super sprawa, naprawdę. Siedzieliśmy na trybunach i Adrian wszedł chyba na 12 minut. Gdzieś tam siedziała niżej jego mama, która do końca chyba nie uwierzyła w to, że wszedł. Ale cieszę się z tego, że pokazał się z dobrej strony, że ma jakiś tam potencjał i idzie w dobrą stronę, oby tak dalej. To taki chyba twój cichy faworyt, prawda? Może cichy faworyt, ja tak naprawdę to nie mam faworytów. U mnie w drużynie i chłopcy doskonale o tym wiedzą, że nie ma, że ja kogoś lubię, nie lubię. Jak ktoś wykonuje określoną pracę na boisku, to jest fajnie i wtedy naprawdę jakieś ten sentymenty, nazwiska nie wchodzą w grę. A kto twoim zdaniem jest teraz najbliżej, powiedzmy, debiutu, gdybyś miał tak wskazać? No najbliżej, tak jak powiedziałem, debiutował w tej chwili Adrian Błąd i on się pokazał z dobrej strony, ale no najbliższe tygodnie pokażą, jak to będzie dalej wyglądało. To są jeszcze młodzi chłopcy, mimo wszystko, naprawdę. Ja wiem, że ktoś powie, że a Borysiuk też już gra w Legii 91, no ale to jest jeden chłopak w lidze. Jeden chłopak w lidze i więcej chyba w roczniku 91 nie debiutuje. Jest, ostatnio widziałem, że grał w Warce Gdynia Budziński, który grał na Mistrzostwach Polski. Też fajna sprawa, że chłopak zagrał tutaj cały mecz. Ale to mówię, też powolutku. To nie jest tak, że nagle ta grupa ludzi, 7-8, nagle oni wejdą do zespołu Ekstraklasy i będą decydować o grze. Ja uważam, że 1-2 to jest maks. I oni przy starszych kolegach z zespołu mogą zaistnieć. Powiedz mi, jak wygląda twoja współpraca z nowym szkoleniowcem Zakupem Franciszkiem Smudą? Rozmawialiście na temat potencjału twojej drużyny? Wskazywałeś trenerowi jakichś zawodników? Ja powiem tak, no spotykamy się może nie codziennie tutaj w klubie, ale na pewno parę razy miałem przyjemność rozmawiać ze szkoleniowcem. On wyraził, jakich on zawodników potrzebuje, że nieraz będą treningi, że będzie potrzebował dwóch, trzech na określone pozycje i takich zawodników trzeba mu na trening dostarczyć. Nawet więc, to mówię, po tygodniu czasu można tyle powiedzieć. No, współpraca jest tak jak z każdym trenerem, ja nie narzekam, jest dobra. A na jakie pozycje trener sugerował zawodników? Na razie tych pozycji nie było podanych. Mówi, że przyjdzie trening i w zależności kto będzie, gdzie na jaką pozycję będzie potrzebował, że będzie kontuzja, to ten zawodnik z drugiego zespołu musi przyjść i na tej pozycji się pokazać. Jakich chłopaków z drugiego zespołu dostarczyłeś już do kadry pierwszego? Ja powiem tak, to nie jest tak do końca, że to ja dostarczam z zawodników, bo ja mam naprawdę, może nie powiedzieć ułatwione zadanie, ale mamy w zespole grupę ludzi, która trenuje w klubie od iluś tam lat i oni są w jakiś sposób też ukształtowani. I tak naprawdę to, że no w tej chwili ja jestem trenerem młodej Ekstraklasy, to można powiedzieć, że ja dostarczam. Tak naprawdę to klub dostarcza zawodników do Ekstraklasy, to poszczególni trenerzy, którzy pracują z tymi chłopcami. Jest Tomek Bożyczko, jest Krzysiu Koszarski, jest Andrzej Turkowski, jest Janusz Stańczyk, Janusz Rak, którzy gdzieś tam wcześniej pracowali. I ja naprawdę unikam takiego określenia, że ja dostarczam zawodników do Ekstraklasy, bo naprawdę to nie jest tylko moją zasługą. Ale jakby nie patrzeć, to ty ich prowadzisz też od kilku lat, tych chłopaków, i to też miałeś wpływ na to, jak oni byli kształtowani. No na pewno tak, no bo gdzieś tam z tymi chłopcami się współpracuje rok, dwa, trzy, nieraz jako drugi trener, bo dużo wcześniej pracowałem przy tej klasie 91 rocznik z trenerem Stańczykiem, gdzie on to prowadził. Następnie miałem juniorów starszych, gdzie też się chłopcy przewijali przez te drużyny. No i od dwóch lat, można powiedzieć tak, od września, od lipca, kiedy objąłem tą drugą drużynę Zagłębia Lubin, no to 12-13 miesięcy mam styczność z nimi cały czas, z przerwami, bo Paweł Oleksy był w pierwszej drużynie, Karol Fryzowicz był w pierwszej drużynie. To tak się troszeczkę to kształtuje, że różnie to wyglądało. W tej chwili, tak jak widzimy, no, w tej drużynie tak naprawdę w Ekstraklasie z tych młodych chłopców jeszcze tak naprawdę na poważnie nikt nie zaistniał. Mam nadzieję, że to będzie w najbliższej przyszłości. Praca w młodej Ekstraklasie w tym momencie spełnia twoje ambicje zawodowe, prawda? No jak najbardziej. To, dla mnie praca z młodą Ekstraklasą jest to kolejne doświadczenie. Po pracy w trzeciej lidze przychodzi teraz praca z zespołem młodej Ekstraklasy, gdzie gramy z zespołami takimi jak Wisła Kraków, Legia Warszawa. Są to mecze niekiedy na bardzo dobrym poziomie. I na chwilę obecną jestem z tego zadowolony, co na dzień dzisiejszy osiągnąłem. A jak tak sobie patrzyłeś na ławce trenerskiej w meczu z Arką Gdynia w charakterze szkoleniowca Zagłębia Lubin, wprawdzie tymczasowo, ale jednak zasiadł Marcin Broniszewski, chłopak, który jest od ciebie, jak dobrze wiem, młodszy.
Kiedy tak naprawdę nadejdzie Twój czas w charakterze pierwszego szkoleniowca? Ja wiem, że dużo zależy od szczęścia, ale jak tak sobie patrzysz, planujesz swoją karierę, a na pewno to robisz, to masz jakiś taki wyznaczoną taką granicę co do tego? Nie, no, ja powiem tak szczerze, nad tym, czy ja kiedyś usiądę jako pierwszy szkoleniowiec pierwszego zagłębia, tak do końca, i kiedy to nastąpi, to się nie zastanawiam. Ja naprawdę koncentruję się na tym, aby cały czas wzbogacać jakby swój warsztat szkoleniowy, bo to jest bardzo ważne, żeby nabierać tego doświadczenia, mieć jak najwięcej możliwości dokształcania się, między innymi dlatego też poszedłem teraz i dostałem się do Warszawy na szkołę trenerów na UEFA. Mam nadzieję, że to wszystko pozwoli kiedyś, że dane mi będzie poprowadzić zespół. Ale naprawdę w przyszłości. Nie na chwilę obecną, bo ja nie jestem do tego chyba w tej chwili też, można powiedzieć, gotowy, żeby prowadzić zespół pierwszoligowy. I to ekstraklasowy. I to trzeba uczciwie też powiedzieć. Miejmy nadzieję, że nie będziesz miał 60 lat wtedy, jak zaczniesz. Opowiedz mi, kto jest takim twoim, takie ostatnie pytanie, kto jest twoim trenerskim wzorem? Taką osobą, którą sobie stawiasz za wzór, taki modelowy, do którego dążysz? Nie będzie takiej modelowego wzorca. Ja mam w tej chwili tą przyjemność, że miałem okazję w krótkim czasie współpracować z różnymi trenerami. Był to trener Fronala, był to trener Ulatowski, trener Jończyk, trener Leńczyk, teraz jest trener Smuda. I to naprawdę podglądanie pracy poszczególnych szkoleniowców nasuwa jakieś tam wnioski i można uzbierać tego doświadczenia na przyszłość. Oni się różnią bardzo pod względem warsztatu, czy mają zbliżone podejście do piłki? Tych trenerów wszystkich, na pewno każdy z nich był inny. To na pewno można powiedzieć. Pogląd na piłkę. Na pewno każdy chce mieć dobrych zawodników, ale na pewno są to osoby, które wymieniłem, na pewno wszystkie się od siebie bardzo różniły. A